będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Okej, dziękuję bardzo. Jak widzicie, będę grał w grę w tym momencie. Zaczynam od Battlefronta. Nie wiem, kto z was grał. Mieliście tam sprawdzić, czy da radę pograć z wami. Nie wiem, nikt nic nie pisał chyba na ten temat. O, to mi się podoba. Noob Ninja 3. Dzięki twojemu programowi poznałem moją dziewczynę. Dziękujemy. Bardzo mi miło. Możesz napisać coś więcej na ten temat. Na pewno wszyscy z chęcią posłuchają. Dobra, mamy 2 godziny niecałe do 2016 roku. Piszcie, jakie macie postanowienia na ten nowy rok. Jakieś tam najciekawsze nasz admin będzie zbierał, podeśle mi i potem przeczytamy. A tymczasem polatam sobie trochę właśnie w Battlefroncie. Patrzę, czy ktoś coś napisał na ten temat, czy da radę wspólnie pograć, ale nic nie widzę. Dobra, umówmy się tak, że jeżeli ktoś coś sensownego napisze, to Radek, nasz bossman, po prostu mi to prześle i wtedy zobaczymy co i jak. A teraz pograjmy w grę. Będę grał w grę. Jako, że jak już mówiłem przy paru okazjach, jestem lepszym pilotem niż piechurem, to chyba zaczniemy, żeby nie było zbyt dużej siary, od latania właśnie jakimś... Zaproś do grupy, rozumiem, że to jest to, tak? Ale to musicie w takim razie się pozgłaszać chyba do znajomych. Tutaj widzę, że już się pojawiają pierwsze propozycje, jak zrobić temat wspólnej gry. Pograłbym sobie w telekomp, mi się spali. No powiem ci, że razem z odpalonym OBS-em u mnie też czuję jakiś dziwny swąd, także... Red CSI, skąd pomysł na kanał, to też polecam ci obejrzeć Question and Answer, tam wszystko na ten temat było powiedziane. Okej, gramy jako Imperium najpierw. Szczerze mówiąc, mimo tego, że wolę Imperium, to nie za bardzo lubię imperialne pojazdy. Rebel fighters attacking. Break formation and crush them. Do not let them get to any of our shuttles trying to leave the planet. Jeśli będziecie czasami sobie latać, to dobrym pomysłem jest wykorzystać tę przestrzeń nad wami i po prostu atakować z góry. Stamtąd wróg mniej spodziewa się ataku. A już mnie ktoś namierzy. Ach, sokół milenium. Właśnie zbiliśmy się na koniec rozgrywki, więc w tym momencie już jest przegrana. Niestety, jeżeli pojawia się już taki przeciwnik jak Sokół Millennium, to bardzo ciężko jest się go pozbyć. Jeszcze w sumie nigdy nie widziałem, żeby ktoś rozwalił statek Boba Fetta albo właśnie Sokoła Millennium. Jak chcecie kamerkę, mogę dodać kamerkę. Może być z kamerką też. Dobra, teraz będę latał chyba X-Wingiem. Do wyboru mamy X-Winga albo A-Winga. I szczerze mówiąc, wolę grać X-Wingiem. Jest jakiś taki bardziej zwrotny. Ostatnio czytałem sobie w ogóle z tego Expanded Universe Star Wars, czyli te wszystkie książki i tak dalej, skrót na temat tego, kto budował te statki. W czasach Imperium to było bardzo ryzykowne prowadzić firmę, która budowałaby pojazdy dla... Rebeli. Aha, jeszcze ważna rzecz, jak będziecie sobie grali, to tego nie wiedziałem na początku, ale moc jest rozdysponowana pomiędzy silniki a lasery, czyli jeżeli zwalniam, to automatycznie już mnie namierzyli. Niestety.
nie potrafię się tak skupiać za bardzo, żeby i mówić i grać. Natomiast jeżeli na przykład chcecie strzelać do kogoś, to warto zwolnić, bo wtedy po prostu wasze lasery są o wiele mocniejsze. Dobra, znajdźmy sobie jakiegoś, dajcie mi jakiegoś przeciwnika. Przegrzałem lasery. Swoją drogą przy takich przeciążeniach to w tym momencie już bym zostawił cały swój obiad na pulpicie. Our GR-75 is making a run for it. Provide cover. Enemy fighter neutralized. To było całkiem blisko. Okej. To mi dali przeciwnika. We got the GR-75 transport out. The Empire never had a clean shot. Okej, coś mi siedzi na ogonie. Spróbujemy cię go pozbyć. Dobra. Mamy go z głowy. Następny. Swoją drogą, kiedyś myślałem, że TIE Fightery, czyli te takie z dziwnymi skrzydłami po bokach. Przechwytujący mnie dopadł. Nie ma, że spokojnie. Astropaza naprawdę powie. Trzeba się wczuć. Dobra, gdzieś tu mamy pojazd. Tu warto czasami poświęcić nawet życie. Dobra. Czasem warto poświęcić nawet życie, ale go zniszczyć, bo po prostu daje dużo punktów. Natomiast z tego co zauważyłem, ludzie wolą się zajmować fragami niż niszczeniem. Tak jak mówiłem, lepiej było mu po prostu przygrzać, ale zniszczyliśmy chyba ten transporter, czy też nie. Tak, zniszczyliśmy. Także czasem warto poświęcić nawet życie i miejsce w tabeli, ale po prostu drużyna wygrywa. Zdobywacie wtedy więcej punktów, bo po prostu zdobywacie punkty za wygraną grze. Także opłaca się to każdemu. Już się niestety nie udało wydobyć. Ale tak widzicie właśnie wygląda walka w powietrzu. No i trzecie miejsce w swojej tabeli, czyli całkiem nieźle. Co wy tam piszecie? Bo teraz będę mógł zobaczyć sobie... A, daj zegar. Faktycznie to nie jest głupi pomysł, żeby dać zegar. Zaraz to zrobię. Damy odliczanie. Gdzieś tutaj było. Nie będzie już takie fajne niestety, ale będzie w ogóle. I może nie na samym środku. O, dobra.
zrobimy w ten sposób. Czy byłoby możliwe przerobienie takiej planety, żeby zrobić z niej swoistą gwiazdę śmierci? No o tym będzie właśnie ten odcinek jutro, czy też pojutrze. Chyba jutro go nie zrobię. Wiecie co, jutro i tak wszyscy będą po Sylwestrze zmęczeni. Także ja też sobie chyba zrobię wolne po prostu pojutrze, więc się umówmy, że będzie właśnie ten odcinek o tym, czy Starkiller, czy Killer Star, Starkiller byłby możliwy. Więc nie chcę po prostu tutaj zdradzać różnych tych fajnych rzeczy. Coś w ogóle widzę, jakiś cień straszny na mnie rzuca. Ma mikrofon. Ściszyć grę czy nie? Bo nie wiem, właśnie widzę, że są jakieś tego typu pomysły. Mogę trochę ściszyć. Gdzie ona tu jest? Powiedzmy, że w ten sposób. Dobra, teraz polatamy sobie jako Imperium. Tutaj dla odmiany właśnie wolę latać tym przechwytującym. Tajem. Nie wiem czemu tak jest, ale generalnie... Swoją drogą te maszyny powinny być podobne w prowadzeniu. Zarówno w jednej, jak i w drugiej frakcji. Natomiast naprawdę one są tak zupełnie niezwrotne. Piękna, piękna akcja. Są tak niezwrotne totalnie, że po prostu jest ciężko się odwrócić. Gdzie to następny? Okej. I to jest to, o czym mówiłem. Atak z góry. Jest bardzo ciężko się przed nim wybronić. Ach, nie zdążyłem uniku zrobić. Nie wiem, jak ludzie mogą latać tymi A-Wingami i to jeszcze coś rozwalić. To jest po prostu dla mnie niezbadana zagadka wszechświata. Także jeżeli ktoś z was lata A-Wingiem i jeszcze dobrze mu to idzie, to po prostu winszuję. Zaraz przylecą. Chodź tu, chodź tu! Widzieliście ten manewr? Aż uciekł, niestety. No niestety, tutaj już nie powalczymy. Muszę nauczyć się jeszcze zbierać znajdźki. Na dole są różne odnowienia pancerza i takie tam inne dziwne rzeczy. O, chyba właśnie ktoś rozwalił statek Boba Fetta. Tego jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz się zdarzyło. Ty nie uciekasz. Dobra, dam sobie z nim spokój. Może uda się zebrać jakąś naprawę pancerza albo coś w tym guście. Bo w tym momencie to jest po prostu... Szybsze odnowienia tam chyba nie dużo da. Chodź tutaj. Gdzie on jest? Teraz zrobię właśnie bardzo niebezpieczną rzecz, bo latanie na takim niskim poziomie
Wystawiam je na łatwy cel. Okej, okay, coś jest za mną. The Lambda evaded rebel forces. No, udało się. 200 do 37. Dobra, zobaczmy, co tutaj u was się dzieje w komentarzach. Podejdź do lądowania, cwaniaku. Prawy górny róg zegar, żeby wam przesunąć, tak? Dobra. Chcecie, żebym jeszcze polatał, czy mam się teraz trochę zbłaźnić na polu bitwy jako piechur? Zegar, zegar, zegar. Dobra, przyciszam, bo widzę, że jeszcze niektórym wam głowy urywa. I okej, okay, w takim razie idziemy teraz sobie trochę postrzelać. Jako cwaniak z gunem w ręku. Opowiem wam trochę o bitwie o Jako. Akurat na tej mapie chyba sobie pogramy. To jest w ogóle... O, to jest w ogóle... nie wiem, czy oglądaliście ostatnią część tej starej sagi, czyli Powrót Jedi. To właśnie ta bitwa wydarzyła się rok po bitwie, którą mogliście oglądać właśnie w ostatniej części, tej Powrocie Jedi, kiedy to zniszczono Gwiazdę Śmierci. Tutaj resztki Imperium ukryły się właśnie na planecie Jakku, czy też Jakku, jak to mówią w Polsce. No i tam rozegrała się rok później taka ostateczna bitwa, w której siły Imperium uległy... czyli gramy najpierw jako Imperium. Uległy rebeliantom. Okej, okay, babka prawdziwa. Możemy dać niki na Origin i będziemy mogli pograć jako drużyna Astromisiów. Jestem jak najbardziej za, tylko powiedzcie mi, jak to zrobić dokładnie, krok po kroku. Gdzie to dodać i tak dalej. O, niestety wziąłem jakiś do dupy blaster. Będzie trzeba to naprawić po jakiejś najbliższej śmierci. Jestem słabiak straszny, jeżeli chodzi o piesze strzelanki. Dobra, zmieńmy może blaster na ten, którym jeszcze coś tam potrafię zdziałać. Dobra, ten jest dużo wolniejszy niż ten poprzedni, natomiast siła uderzenia jest dużo większa, dzięki temu gdzieś tam z daleka jeszcze jestem w stanie coś ustrzelić. Natomiast, żeby nie było tak wspaniale, to oczywiście nie ma optyki, nie można sobie za bardzo przybliżyć. No właśnie. I też szybko się grzeje, niestety. Chowaj się. Okej, ktoś rzucił granat. Chyba mi się nie uda uciec, a proszę bardzo. Ktoś odpalił we mnie rakietę. Bardzo nieładnie. O co chodzi w tej rozgrywce? Tutaj po prostu są punkty do zdobycia. Punkty kontrolne do zdobycia. No i trzeba je utrzymać najzwyczajniej w świecie, a rebelianci mają określony czas na to, żeby je zdobyć. Udało się kogoś zabić. Dobra, tutaj strzelają. Ło, już widzę, że ktoś mnie goni.
Kurczę, chcę mieć ten broń, ale niestety trzeba mieć chyba rangę 50 albo coś w tym guście. Natomiast na bliskiej odległości jest po prostu mordercza. Pistolet Hanna Sola, żeby było śmieszniej. Dobra, przyczaję się i zerknę, co tam w komentarzach słychać. Marian prawdziwy, jak te niki dajcie? No to dajcie, wpiszcie może, nie wiem, do naszego bossmana i po prostu pododaję je i będziemy mogli sobie pograć razem, polatać na przykład. Co tu się w komentarzach dzieje? Czy jest możliwe przedłużenie streama, znaczy zobaczymy. Generalnie jak to będzie wychodziło. Jak nie będzie nudno, to może coś się w tej kwestii uda zdziałać. Może jakieś pytania jeszcze będą. Okej, któryś straciliśmy, ten. Niestety od razu zaczyna się atak z orbity. Zobaczcie, jaka to by była fajna broń, nie? Laserowy strzał z orbity. I weź się przed tym uchron. Dobra, może się uda jakoś slalomem wyminąć. Dobra, weźmy sobie jakieś ulepszenie, zobaczymy, co to nam tutaj da. Jakaś mina? Nie wiem, co to było. Nie zdążyłem przeczytać. Ale nie chcę tego. Weźmiemy sobie coś innego. Działo blasterowe, mogę sobie postawić. Oho, ho. Tu na szczęście na takich asów mam kartę z rakietą. Spróbujemy go zniszczyć. To będzie mój wkład w... O kurde. To będzie mój wkład w tę bitwę. Jak widzicie, nawet na nogach walczę przeciwko... Ktoś mnie uchronił, widzę. Nawet na nogach walczę przeciwko samolotom, znaczy pojazdom. Ja chyba jestem już nie na moim terytorium w ogóle. Mam wrażenie, że jest tu zbyt dużo rebeliantów. Ale jestem rzadki, po prostu masakra. Jak ktoś ma jakieś pomysły, jak strzelać, żeby trafiać, to jestem otwarty na propozycje. Wchodzisz na Origin, zakładkę znajomi, dodaj znajomych, wpisujesz na ich niki, klikniesz dodaj. No dobra, można to zrobić, tylko podeślijcie te niki. Podeślijcie niki. Mikrofon głośniej, tak? Po prostu przyciszę grę trochę. A Majka dać głośniej. Okej, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej słychać. Dobra, gdzie jest ten pojazd? Tam się czai. Ha! Buja! Proszę bardzo. Na coś się przydałem. Ale tu już widzę, że lata następny. Co jakiś czas się musi odnowić taka rakieta, ale generalnie można walić w rażo. Dobra, zauważył mnie. No, chodź tu, świnko. Defend that control point. The rebels are taking control of it. Ale udało się jeszcze wystrzelić. Ale patrzcie, chyba jak umarłem, to niestety nie doleciała do celu. No cóż zrobić. Dobra, gdzie on jest? Na pewno go jeszcze nikt nie zlikwidował. Dobra, znajdziemy go przy okazji. I okazja wyszła właśnie teraz. A robi takie same naloty. Jest przewidywalny do bólu. Dobra, zajmijmy się rebeliantami. Muszę przewidywać miejsca, gdzie pójdzie przeciwnik i strzelasz. Przecież strzały ileś tam lecą. Wystarczy, że się wczujesz. Łatwo ci powiedzieć. Ja raczej pytam, jak patrzeć, by widzieć przeciwników. A to też jest w sumie
O, ktoś go zniszczył za mnie. To też jest w sumie ciekawa sprawa, bo na początku faktycznie nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Natomiast teraz już mniej więcej... Przede wszystkim wiem... O kurde, zapomniałem, że nie mam tu karabinu, tylko ten durny plecak odrzutowy. Wcześniej miałem tam snajperkę po prostu. Dobra, udało się go zniszczyć. Co my tu mamy? Wow! To było właśnie to działko, którego chciałem użyć. Kurde, znowu. To było to działko, którego chciałem użyć, a niestety się nie udało. Bo mam tam plecak. Co z tymi nikami? Słuchajcie, niki właśnie, niki do Bossmana wysyłajcie. Niech Bossman je zbierze, a ja spróbuję zrobić... Wow, tego nie zauważyłem. A ja spróbuję utworzyć po prostu jakąś grę. A i jeszcze pytanie, chcecie grać tak jak tutaj właśnie na tym, na piechotę, czy chcecie polatać? To też napiszcie. A, miałem wam też opowiedzieć właśnie o tym wielkim niszczycielu. To jest niszczyciel klasy, o ile się nie mylę, Imperial, o jakże wdzięcznej nazwie... Jak on się nazywał? Patrzcie, zapomniałem. Inflictus? Jakoś tak, coś takiego dziwnego. Inflictor, o. Ten pojazd nazywa się Inflictor, a dlaczego leży tutaj? A nie walczy tam gdzieś na górze. Otóż wcale nie został zestrzelony. I tutaj jest ciekawa historia z nim związana, bo na pokład tego właśnie niszczyciela dostali się rebelianci podczas właśnie tej bitwy o Jakku. Żeby nie wyjść za pole bitwy, bo mnie niestety wtedy zabije. Rebelianci dostali się na jego pokład. No i kapitan Ree, nazwisko miał Ree, imienia nie pamiętam, kapitan chciał go najpierw po prostu zniszczyć. Z racji na to, że już po prostu nie dali rady odeprzeć sił rebelianckich, które dokonały abordażu, no to chcieli użyć całego systemu autodestrukcji. Niestety rebelianci zdążyli anulować, wyłączyć po prostu, jakoś zakłócić ten cały system, więc kapitan podjął desperacką decyzję, że lepiej będzie coś do mnie strzela. Że lepiej będzie nie dopuścić do przejęcia tak potężnej maszyny, no bo słuchajcie, mając tak wielki pojazd, rebelianci mogliby narobić szkód Imperium. Postanowił po prostu rozbić go o ziemię i dlatego tutaj ten wrak leży. Natomiast grając w bitwę o Jakku, a tak jak na przykład tam, chyba w tym momencie coś spada, ale zestrzelone. Po tej bitwie utworzyło się tu wielkie cmentarzysko statków, które potem mogliście obserwować w najnowszej części Gwiezdnych Wojen. Już zupełnie rozkradzione przez złomiarzy, którzy przylecieli na tę planetę. Wyobrażacie to sobie? Dzisiaj złomiarze po prostu na przykład wykręcają tory albo trakcje kolejowe ucinają, natomiast w przyszłości będą latać na całe planety, na których dochodziło do takich bitew i wykręcać różne ciekawe rzeczy. No i niestety porozkradali większość. Dobra, muszę się teraz odnaleźć, nie wiem co się dzieje. Jest 22:30. Nawet udało nam się wygrać. Mogę się pocieszać, że jakiś tam udział swój miałem. Nie jest najgorzej, nie byłem ostatni. Ale chyba widać różnicę między lataniem a moim chodzeniem. Dobra, sprawdźmy, czy są jakieś niki już. Widzę na razie dwa niki. Nie wiem, czy dwie osoby tylko chcą grać? Podobno kiedyś szukałem modów do Kerbali. Znasz mi jeden ciekawy, jest on na systemy podtrzymywania życia. Jeśli dobrze pamiętam, nazywa się Tag Life Support. A to może być ciekawe, bo bardzo utrudni misję tak naprawdę. Bo jeżeli jeszcze będę musiał się martwić o to, czy starczy im tlenu, czy starczy im jedzenia i tak dalej, muszę go sprawdzić. Dzięki wielkie. Multi Apollo. Później Madzia. Co Madzia chciała? No nie widzę, ale widzę, że Bossman coś tam pisze komuś. No właśnie, Kuzgo, ja nie wiem, czy ona mieszkała w tym statku, jeżeli chodzi o Rey, o bohaterkę z Nowych Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy ona tam mieszkała.
Ona chyba mieszkała w jakimś, tak jak tutaj widzicie, o, w tym momencie kursorem śmigam, chyba widać kursor, mam nadzieję, w takim zniszczonym AT-AT. Natomiast w statku była po prostu po to, aby wybrać z niego jeszcze jakieś resztki nadających się do sprzedaży części. Aha, Astromadzia pyta się, kiedy będą pytania. Po tej sesji gry będą pytania jeszcze, czyli o godzinie 23. Dobra. Patrzę na te, Patrzę na te, jak one się nazywają, na te niki i widzę, że tylko dwa na razie są. Czy to są już wszystkie? Okej, mogę dołączać i wtedy zobaczymy. Tylko gdzie ja muszę tych graczy dodać? Chyba gdzieś tam w Originie mówiliście, tak? Zobaczmy, czy to się uda. Znajomi, dodaj znajomego. Słuchajcie, ja mam tam nika Astrofaza, to dodawajcie się, wtedy zobaczę po prostu, ile jest was osób i tyle. Będzie to o wiele łatwiejsze, niż jak ja mam tutaj wpisywać w tym momencie ludzi. Pan Ferdek, zaproś, nie zgłoś, tylko zaproś, nie chciałem cię zgłaszać. Akceptuj, dobra. I tutaj kogoś jeszcze mamy. Shredder67.pl Shredder67.pl Również jest ktoś taki, dodaj do znajomych, ok. PGAMESF. Jezu, jak jest skomplikowane. PGAMESF. Coś chyba źle wpisałem. Nie ma takiego gracza. Dobra. Okej, tu mamy jeszcze i Shimson Gaming. Dobra, jest kilka osób. Raz, dwie, trzy, cztery osoby mamy. To spróbujemy sobie coś tam zrobić. Okej, tu was zapraszam. Jakieś wysłane zaproszenia do grupy, natomiast nie wiem, czy to będzie ok. I teraz rozpocznij dowolną grę dla wielu graczy. No niech to będzie właśnie bitwa o Jakku. Właśnie, pytanie tylko, czy te bitwy o Jakku macie. Ja nie wiem, jak to działa do końca. Bo jeśli jej nie macie, to pewnie się nie uda. Czy czytałem książki Star Wars, czy interesowałem się poza filmami? Wiesz co, książek nie czytałem, raczej sobie czytałem takie po prostu gdzieś tam informacje w internecie na ten temat, co się działo w tych książkach i tak dalej. Nie miałem cierpliwości, żeby to wszystko przerzucać. Wiecie co, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, bo niestety... Niestety nie działa. Spróbujemy zrobić eskadrę jednak. Może nie macie po prostu tego dodatku bitwa o Jakku i dlatego was odrzuca, nie wiem. Spróbujemy w ten sposób. Którą mamy? 22.35. Jeszcze chwilę polatamy sobie i za chwilę przechodzimy do dalszego punktu programu, czyli pytania. Znowu będziemy sobie rozmawiać. Zadawajcie pytania, pamiętajcie o konkursie. Jak chcecie wygrać te słuchaweczki, to musicie zrobić to, co jest napisane tam w panelach na Twitchu.
czyli bardzo dwie proste sprawy. Udostępnić ten stream gdzieś tam na społecznościówce, z której korzystacie, no i zadawać pytania. Jeżeli wasze pytanie wybiorę jako te, które podobało mi się najbardziej, no to wygrywacie słuchawki. Okej, znaleziono grę. Ale są tylko trzy osoby. Nie wiem, o co chodzi do końca. Czy odbiegając od Star Warsów, czy możliwe byłoby stworzenie broni grawitacyjnej rodem z Half-Life'a, takiej, która mogłaby chwytać, rzucać przedmiotami z dużą siłą, pchać się, taki Gravity Gun? Piekarz.pl się pyta. Słuchajcie, mam tych ludzi, ale nie można... Aha, brakuje wciąż graczy 6. No niestety, musielibyśmy mieć... musielibyśmy mieć ile? Chociaż nie, bo on chyba będzie dorzucał graczy... takich randomowych też, tak? O ile się nie mylę. No nie wiem, zobaczymy, damy jeszcze temu chwilę, odpowiem po prostu w tym momencie na kilka pytań. Czy Gravity Gun'a by dało radę zrobić? W pierwszym kolejności musimy się zastanowić, na jakiej zasadzie miałby działać taki Gravity Gun, tak? On zdaje się chwytał, czyli to musiałby być jakiś promień przechwytujący. Właściwie dlaczego on się Gravity nazywał? To też ciekawe jest. Promień przechwytujący, ale jednocześnie musiałby też w jakiś faktycznie antygrawitacyjny sposób unosić te przedmioty, no bo nie wyobrażam sobie, jak na przykład jaką siłę trzeba by było włożyć, żeby podnieść czołg czymś takim, tak? Albo kawał blachy, albo chociażby nawet taką metalową beczkę. Kurczę, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Pewnie skoro pola siłowe już w tym momencie staje się faktem, to i taki Gravity Gun mógłby być w przyszłości faktem. Ale musiałbym poczytać najpierw chyba po prostu, jak stwierdzili twórcy, że to w ogóle działa. Nie mam za bardzo pomysłu, szczerze mówiąc, jak coś takiego wykonać. Dobra. Odbiegając od wszystkiego, czy teoria multiversum wyklucza paradoks dziadka? Pyta się Lorov23. Czy sprawia ona, że ten paradoks nie ma sensu istnienia wtedy? No, teoria wieloświatów zakłada raczej wiele wszechświatów, tak, obok nas. Nie na zasadzie wiele alternatywnych rzeczywistości, chyba że chodzi ci o taką właśnie teorię. Wtedy tak, paradoks dziadka nie występowałby, bo w momencie, kiedy cofnąłbyś się w czasie i zmienił jakoś kluczowo swoje kontinuum czasoprzestrzenne, to po prostu tworzyłaby się nowa odnoga, w której dalej byś już uczestniczył, żył, nie byłbyś w stanie cofnąć się do tej linii czasu, z której przyszedłeś. Więc tego typu teoria, no nie wiem, wielu wymiarów nazwijmy to, owszem. Słuchajcie, tu się chyba nic nie dzieje niestety. Niestety nie dołączają żadni ludzie, także dajmy sobie spokój. Ja po prostu polatam i znów porozwalam paru. Czy dałoby się wylecieć ze wszechświata, co byśmy zobaczyli? Reg CSA. No jasne, żeby się dało. Kapitan Bomba doskonale pokazał, co znajduje się za... granicą wszechświata, tak? Słuchaj, nie wiadomo, naprawdę, nie wiemy w tym momencie tak naprawdę jeszcze, czym do końca jest wszechświat, więc tym bardziej ciężko mi jest stwierdzić, czy dałoby radę z niego wylecieć, ale... No bo gdyby za nim była jakaś przestrzeń, tak? Gdyby za nim była przestrzeń... No i to jest właśnie to. Rozpraszam się na mówienie i na strzelanie. Gdyby za nim była jakaś przestrzeń, tak, w której on się po prostu jakby rozszerza, ale byłoby coś, no to bez problemu wylatujesz po prostu za najdalej oddalone od nas obiekty, coś jakbyś wyleciał z galaktyki. Natomiast lecisz sobie dalej. Natomiast jeżeli nie ma nic poza przestrzenią, to pytanie, gdzie chciałbyś wylecieć? Za dużo ich tu.
przydałaby się słuchawka, żebym mógł słyszeć wasze komentarze. Okej, okay, uciekł mi. Ach, dobra, spojrzę teraz, co się dzieje. Astrofaza powie prawdę. Wiesz co, ja i tak nie grywam za bardzo na tym Originie i tak dalej, więc nie wiem, czy ma to sens, żebyś się dodawał, jak nie grasz w Battlefronta. Mam tam tylko Battlefronta. Okej. Okay. Jaki sposób... Awa.pl, fajne pytanie. W jaki sposób teleskopy wyłapują światło na przykład sprzed kilku milionów lat? No po prostu leci ono przez taki okres czasu. Wyobraź sobie, jest punkt A, z którego zostało to światło wyemitowane. Leci sobie przez tych ileś miliardów lat i przez te ileś miliardów lat... O, pięknie. Przez te ileś miliardów lat po prostu przelatuje jakąś tam odległość, tak? Nie mogę zrozumieć tych torped. Czasem działają, czasem po prostu jest to... jakieś nieporozumienie. Dobra. Dajcie mi przeciwnika. No i nie w porę powiedziałem. Ła, ale mnie zahaczył skrzydłem. Widzisz, trzeba było tak nie robić. Dobra, następne pytanie. O kolory przedmiotów. Skoro kolor, który widzimy, to jest tylko to, jakie fale zostały odbite, to jakie kolory mają naprawdę przedmioty? No po prostu nie mają kolorów, no. Co tu dużo mówić? Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chyba nie ucieknę, niestety się zawziął na mnie. Trudno. Akurat odpowiem na pytanie. A to jeszcze ten Awing, jak ja nienawidzę tych małych jak smurfów. W każdym razie, no po prostu nie mają kolorów, tak? To jest tylko właściwość danego przedmiotu, jak na przykład skóry. Dlaczego skóra ma taki oliwkowy jakiś, powiedzmy, żółto-zielono-czerwony kolor? Dobra, dam mu się zabić, odpowiem na pytanie, bo to będzie trwało zbyt długo. W momencie, kiedy na przykład ona pochłania dane jakieś zakresy, tak, fal świetlnych, a odbija właśnie te żółto-zielono-czerwone, no docierają do twojej siatkówki, tak, twój mózg interpretuje je w ten sposób i po prostu dlatego widzisz takie kolory. Natomiast no to nie znaczy, że ten przedmiot ma jakiś kolor, ma tylko jakieś właściwości, które w ten, a nie inny sposób odbijają światło. Gdybym na przykład odbił od tego niebieskie światło tylko, no to moja ręka świeciłaby na niebiesko. Czy to znaczy, że jest niebieska? Odpowiedz sobie sam. Dobra, to nie była najlepsza rozgrywka. Zobaczmy, czy uda się coś tam do rangi dorzucić. Mając wyższe rangi, można mieć dostęp do lepszych różnych, na przykład broni i tak dalej, więc warto. Okej. Okej, tu jest jeszcze Awa.pl, pyta się a propos tych teleskopów, czyli jak daleko, znaczy w jaki sposób te światło pobierają. No tak, ale załóżmy, że światło leci sobie te kilka milionów lat, światło sprzed 10 milionów lat nakłada się światło sprzed 5 milionów lat i tak to leci warstwami. Ono nie musi się zatrzymać na jakimś obiekcie oddalonym konkretnym. Nie, tu mylisz różne rzeczy. Słuchaj, gwiazda jest, która wysyła, powiedzmy, czy galaktyka może bardziej, która wysyła to światło, jest w stosunku do nas w jakimś tam konkretnym punkcie, tak, oddalona. I ona z tamtego punktu wysyła światło. Światło leci w tej swojej tylko płaszczyźnie, trafia właśnie do detektora danego teleskopu, czyli tak samo jak na siatkówkę twojego oka. I tutaj to, że gdzieś tam z boku wleci inne światło, to nie ma znaczenia. Światło ze sobą nie wchodzi w żadne reakcje, więc no, w żaden sposób nie uszkodzi tych fotonów, które lecą wprost na ciebie. Musiałoby się pojawić jakieś coś przed tą galaktyką, tak? Zasłonić ją, czyli na przykład coś oddalone od 5 milionów lat świetlnych musiało być bezpośrednio przed tą galaktyką. Wtedy no nie zobaczymy jej całej, będziemy mieli ją zasłoniętą przez, powiedzmy, gwiazdę, która się tam znajduje. Więc mam nadzieję, że rozumiesz teraz, o co chodzi. Astrofaza powie prawdę. Czym jest tak zwany most Einsteina-Rosena? No to jest po prostu wormhole i tyle w tej kwestii.
Najzwyczajniejszy w świecie tunel czasoprzestrzenny, czyli teoretyczna konstrukcja, która łączy ze sobą dwa oddalone się od siebie punkty w czasoprzestrzeni. Dobra, co my tu mamy? To nie jest żaden gracz. Kurde, nie, chyba jestem za daleko. Nie do końca jeszcze rozumiem czasami działanie laserów. Tak, to chyba chodzi o odległość. Wow, proszę bardzo, jak mi minął, gdzie on jest? Może się troszkę uda uleczyć jeszcze. Ach, niestety, nie wyrobiłem. Dobra, co my tam dalej mamy? Najzwyczajniejszy w świecie tunel czasoprzestrzenny. Dokładnie, no, najzwyczajniejsza rzecz. Czy może być coś zwyczajniejszego niż tunel czasoprzestrzenny? Czy możliwe jest zrobienie X-Winga w rzeczywistości? No spójrzmy, co on tu ma za silniki, jakieś odrzutowe. Powiedzmy X-Winga, który miałby latać w atmosferze. A kurde, stoi tu laptop, na którym czytam wasze komentarze i nie jestem w stanie dobrze operować. Okej. Okay. Pomógł mi trochę Han Solo w swoim Sokole Millennium. Chyba nie był jakiś super dobry pilot, bo zwykły manewr unikowy go zmylił. Natomiast czasami latają tu takie asy, że po prostu nie wiem, jak oni to robią, ale po prostu kiedy usiądzie ci na ogonie, nie jestem w stanie się od nich uwolnić. Na przykład ten się nie stara w ogóle unikać. O, dopadła go moja torpeda protonowa. Wow. Dobra, spróbujemy się trochę uleczyć. Ach, nie doleciałem, niestety. Slave One mnie dopadł. Dobra, zobaczmy, co tam jest w komentarzach ciekawego. Doceniam, że robisz ten stream. Ja siedzę w domu, nie mam co robić, bo mi się Mad Max pobiera. To też fajnie obejrzeć sobie, jak grasz. Świetnie ci idzie komentowanie. Dzięki wielkie. Robię to po raz pierwszy, także wiem, że to nie jest jeszcze Max fajny. Natomiast chyba też nie jest najgorzej. Ile moglibyśmy przeżyć bez skafandra gdzieś poza ziemią? Czyli w próżni masz na myśli. Też robiłem o tym odcinek, ale robiłem dawno, więc odpowiem na twoje pytanie. A pytał Franek CPP. O, poczekaj, ale najpierw dopadnę tego gościa. Generalnie z tego, co pamiętam, to bez skafandra w próżni jesteśmy w stanie przeżyć coś około 2 minut. Przynajmniej tyle przeżył gość, który kiedyś był w komorze próżniowej i po prostu zatrzasnął się tam. Kiedy komora działała. Także ciśnienie spadło praktycznie tam do zera, znaczy na tyle, na ile ta komora była w stanie wytworzyć próżnię. I po 2 minutach z kawałkiem wydobyto go stamtąd, znaczy w sensie napompowano tego powietrza na tyle, żeby po prostu gość mógł przeżyć. Nie wiemy, czy dłużej. Psy nie wytrzymywały dużo dłużej, natomiast graniczny czas to są te 2 minuty z kawałkiem. Więc tyle czasu mógłbyś przeżyć, powiedzmy, poza... Mógłbyś przeżyć poza skafandrem kosmicznym, poza pojazdem kosmicznym.
Pięknie. Torpeda zrobiła swoje. Do tego dochodzi jeszcze inna rzecz, a mianowicie... że nie mógłbyś nabrać powietrza, co właściwie pierwsze by się rzucało na myśl, co zrobić, kiedy nagle widzisz, że dekompresja dookoła ciebie następuje i całe powietrze ucieka, załóżmy, ze statku kosmicznego, na którym jesteś, tak? No to pierwsze, co chciałbyś nabrać powietrza i to byłby wielki błąd, ponieważ w tym momencie to powietrze chciałoby uciec z twoich płuc do dużo niższego ciśnienia, które jest wtedy naokoło ciebie, no i po prostu rozerwałoby ci pęcherzyki płucne. A to nie jest fajna rzecz. Na pewno każdy chciałby tego uniknąć. Dlatego pierwsze, co musiałbyś zrobić, to wypompować całe powietrze ze swoich płuc. Po prostu zrobić mega wydech. I wtedy miałbyś szansę przeżyć, jeżeli by cię w ciągu tych, powiedzmy, tam 2 minut jeszcze odratowano. I teraz. Druga sprawa, że wyschłoby ci momentalnie wszystko, łącznie z językiem, oczami. To nie byłoby przyjemne, ale po prostu płyny z powierzchni by odparowały. Nie zamarzłbyś od razu, bo z racji na to, że nie ma tam ośrodka, który odbierałby od ciebie temperaturę, wypromieniowywałbyś ją, więc trwałoby to jakiś czas. No ale gdyby w ciągu tych 2 minut zabrano cię na pokład, to dałoby się jeszcze ciebie odratować po prostu. To jest ciekawa plansza, bo tutaj po prostu jest tak zadymione wszystko. Nie wiem, czy to jest atmosfera, czy to jest po prostu dym z jakiejś bitwy. Natomiast łatwo się tu schować. Gdyby nie te czerwone kropki, to nie wiedziałbym, gdzie kto jest. Czy wahadłowiec może dolecieć na księżyc? Astrofaza prawdę ci powie. Nie, no nie ma takiej opcji. Nie ma po prostu paliwa. Nie ma paliwa, żeby mógł tam dolecieć. Gdyby miał odpowiedni zapas paliwa, to jak najbardziej, to nie ma znaczenia wtedy dla niego. Jest to hermetycznie zamknięte środowisko. Jest to hermetycznie zamknięty... Ło, chodź no tutaj. Pojazd kosmiczny, więc mógłby tam dolecieć, tylko musiałby mieć... Więc musiałby po prostu mieć zapas paliwa. Tyle. Dobra, zabijmy kogoś jeszcze. Kurde, ten przechwytujący ma całkiem niezłe lasery. Gdzie jesteś, mój drogi? Owned, kurde. No dobrze, wystawiłem się. Powiem wam tak, mimo tego, że są mniej zwrotne, to na pewno mają mocniejsze działa. Dobra, gdzie jest walka? Aha, okej. Trochę wyleciałem. Muszę zniszczyć tego Owinda, przynajmniej jednego. No dobra, chyba rozwalił się sam. Ale powiedzmy, że będzie zaliczony. Zaraz zerknę dalej w komentarze. Dobra.
Czas zobaczyć, co tam jest w komentarzach. Czy możliwe jest powstanie czarnej dziury na tyle dużej, by zatrzymać ekspansję wszechświata? Nie. Nie jest to możliwe. O kurde, wziąłem TIE Fightera. Nie jest to możliwe, znaczy mylisz koncepcję. Czarna dziura nie zasysa nic. Jeżeli wszechświat nie byłby zrobiony z jakiejś stałej materii, nie wiem, czy do końca rozumiesz, o co mi chodzi. Na przykład kulę ziemską czarna dziura mogłaby wessać bez problemu. Dobra, udało się. Mogłaby wessać bez problemu z prostego powodu. A mianowicie jest to zwarta kula materii, tak? Więc po prostu atom po atomie wciągałaby, znaczy inaczej, opadałby, kula ziemska opadałaby na... Gdzie on jest? Dobra, po nim. Opadałaby na czarną dziurę, która miałaby po prostu bardzo mocną siłę przyciągania, tak? Natomiast wszechświat jest w większości pusty, więc no nie miałoby jak to robić. Z drugiej strony, gdyby była odpowiednio duża i potężna, wtedy moc przyciągania maleje z kwadratem odległości, siła przyciągania, więc gdyby była odpowiednio mocna, może, ale to musiałoby być coś po prostu kosmicznego, coś niesamowicie mocnego. Także raczej nie wyobrażam sobie, czy cała materia, rozumiesz, co chodzi, cała materia nawet istniejąca w kosmosie, gdyby zamieniła się w czarną dziurę, miałaby aż taką siłę przyciągania, żeby zrobić to, o czym mówisz. Dobra. Mamy tu jakiegoś Owinga. To będzie ostatnia gra, bo już mamy 23 w tym momencie. Za godzinę kończymy 2015, a zaczynamy 2016. U was też już strzelają jak głupi? Mogę się zdecydować. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Robiłbyś streamy tak mniej więcej co tydzień, dwa. Kuzgo, jeden. No taki jest generalnie plan, żeby były one jakoś w miarę regularnie. Czy się uda co tydzień? Zobaczymy. Nie chcę na razie obiecywać. Chciałbym robić generalnie raz może właśnie granie w jakąś kosmiczną grę, czy opowiadanie o jakimś kosmicznym filmie i tego typu rzeczach, a raz zrobić taki program na żywo, tylko nie do końca wiem jeszcze, jak to zrobić technicznie, bo niestety, ale OBS ma dosyć duże opóźnienia. Okej, tutaj wygraliśmy, czyli pięknie się kończy, akurat o 23. Więc wracamy za chwilę do pytań, już za momencik, natomiast widzę, że dużo ich się pojawiło, natomiast ja idę sobie zrobić teraz herbaty jeszcze, więc tradycyjnie tea time.